Średniowiecze w I wojnie światowej nie do końca, choć blisko. Jako że konflikt ten pożerał ogromne ilości zasobów ludzkich poszczególnych państw, walczące strony chwytały się czego tylko mogły, aby ograniczyć straty w ludziach. Grupy szturmowe, których przeżywalność była bardzo niska, zaczęto wyposażać w pancerze, podobne do tych z czasów średniowiecza. Pierwsze pancerze to po prostu kawałki stali wszyte w warstwy materiału lub wykonane z odpowiednio wyprofilowanej metalowej płyty przypominającej zbroję. Na niektórych zdjęciach widzicie Grabenpanzer, czyli stalowe kirysy noszone przez Niemców i wojsko austro-węgierskie. Grabenpanzer osłaniał pierś, brzuch, krocze i plecy przed szrapnelami, ale przede wszystkim chronił przed bagnetami podczas walki w okopach. W II wojnie światowej zaprzestano stosowania tego typu ochrony. Powróciła ona dużo później pod postacią kamizelki kuloodpornej.